W zeszłym roku informowałem Was o starcie wspólnej misji rosyjskiej i europejskiej agencji kosmicznej ExoMars. W ramach tejże misji na orbicie wokół Marsa umieszczona została sonda GasTrace Orbiter, a w 2021 roku wyląduje tam Łazik. A czy wiedzieliście, że w tej misji są również polskie akcenty? Orbiter na swoim pokładzie niósł demonstracyjną wersję lądownika Schiaparelli. Urządzenia, które ostatecznie w 2021 roku ma posadzić bezpiecznie na czerwonej planecie Łazik Europejskiej Agencji Kosmicznej. Niestety, lądowanie nie było udane i na 15 sekund przed przyziemieniem obsługa straciła kontakt z demonstratorem. Okazało się, że ten rozbił się. Oczywiście nie jest tak, że była to kompletna porażka. Dane zebrane podczas lądowania zostały użyte do poprawienia technologii. Z dwojga złego, lepiej, że rozbił się demonstrator niż właściwy lądownik z Łazikiem. Na czym będzie polegała misja? O tym opowie Wam inżynier z firmy Senner Polska, Łukasz Powęska, która to firma przygotowała bardzo ważny jej element, ale o tym za chwilę. Ta misja jest o tyle ważną misją, właściwie w tym momencie jedną z najważniejszych misji Europejskiej Agencji Kosmicznej, z tego względu, że lecimy na nową planetę w celu poszukiwania życia, czy śladów życia. Założeniem tej misji jest umieszczenie orbitera na orbicie Marsa, co zostało już wykonane. Orbiter poleciał w 2016 roku. Natomiast w 2020 roku plan jest taki, żeby na powierzchni Marsa umieścić Łazik. Tak, Łazik z bardzo długą wiertnicą, który będzie dokonywał odwiertów, a następnie analizował te próbki. Wiertło pozwoli pobrać próbki z głębokości nawet 2 metrów. Następnie będą one analizowane m.in. z użyciem mikroskopu, dzięki czemu jeśli gdzieś tam czai się mikrożycie, będziemy w stanie je zauważyć. Jednocześnie znajdująca się na orbicie wokół Marsa sonda szuka śladów gazów takich jak metan, które mogą być wskaźnikiem obecności życia na tej planecie. Jednak nie jest to jednoznaczny dowód, ponieważ metan równie dobrze może powstawać w procesach geologicznych. Okej, ale wspomniałem o polskim akcencie. Czym właściwie jest? Senner Polska wykonuje właściwie kluczowy element, jeden z kluczowych elementów dla tego Łazika czy dla tej misji. Z tego względu, że jest to mechanizm, którego nazwa po angielsku brzmi Umbilical Release Mechanism, w skrócie URM. Ma on za zadanie zapewnić strukturę mechaniczną oraz możliwość rozłączenia się wiązek elektrycznych i sygnałowych, które służą do połączenia Łazika z lądownikiem. Sprawa wygląda tak, że w trakcie lotu, który trwa około 8 miesięcy, z Ziemi na Marsa, Łazik jest zasilany bateriami, które znajdują się w lądowniku i musi być połączony jakoś z tym lądownikiem. To połączenie właśnie zapewnia nasz mechanizm, który następnie zwalnia tak jakby Łazik po rozłożeniu paneli słonecznych i po przejściu na własne zasilanie. W skład naszego mechanizmu wchodzą 4 wiązki, w których schowane jest ponad 100 innych przewodów. Tymi przewodami przesyłana jest energia elektryczna oraz sygnały z różnych czujników. Zapytałem Łukasza również o to, w jaki sposób działa stworzone przez nich urządzenie. Zasada działania może wydawać się prosta, trzeba odczepić Łazik od lądownika, ale pamiętajcie, że ma to się wydarzyć 50 milionów kilometrów stąd. Nie będzie tam nikogo, kto mógłby coś poprawić, jeżeli coś nie zadziała, więc jeśli by coś nie zadziałało, to misja skończyłaby się jeszcze zanim by się zaczęła. Ląduje na powierzchni, następnie otwierane są panele słoneczne, rozstawiany jest maszt kamery Łazika. Łazik tak jakby rozgląda się dookoła, w którą stronę może zjechać, jak wygląda teren dookoła niego. I następnie po podjęciu decyzji, że okej, jesteśmy gotowi do przejścia na własne zasilanie, do zjazdu z platformy lądownika, nasz mechanizm właśnie umożliwia, to jest taki ostatni punkt, do którego przyczepiony jest Łazik przed zjazdem na planetę. W naszym mechanizmie korzystamy ze specjalnego aktuatora, którego zasada działania, powiedzmy, obejmuje materiał z pamięcią kształtu. Zrywana jest śruba tytanowa, która rozłącza to połączenie. I Łazik może sobie odjechać.
Urządzenie będzie ważyło około 200 kg, czyli niedużo więcej niż łaziki Spirit i Opportunity. Na pokładzie, oprócz wspomnianego wcześniej wiertła, znalazło się miejsce również dla spektrometru masowego, mikroskopu IR oraz spektrometru laserowego. Ten projekt realizowany jest przez firmę Sener Polska od ponad 3 lat. Zaczęliśmy w okolicach wiosny właśnie 2015 roku i przez cały czas jest realizowany przez ten sam zespół osób. Jest to pierwsza misja, pierwszy projekt realizowany przez naszą firmę, która obejmuje stworzenie i dostarczenie do klienta modelu lotnego mechanizmu. Dlatego jest dużym wyzwaniem dla nas i na pewno będzie wielkim osiągnięciem, jak już wszystko się powiedzie. Pozostała jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, jeżeli chcemy poszukiwać życia na Marsie. Z tego względu, że lecimy na Marsa w poszukiwaniu życia. Nie chcemy tego życia zabrać ze sobą z Ziemi, które następnie odkryjemy na Marsie. Dlatego obowiązują bardzo rygorystyczne zasady, jeśli chodzi o czystość, czy cząsteczkową, czy biologiczną. Dlatego wszystko składane jest w clean roomie, czyli to jest takie pomieszczenie o podwyższonej czystości, do którego wchodzi się w specjalnych ubraniach, specjalnie przeszkolonym. Poza tym sam mechanizm jest poddawany mikroredukcji biologicznej, czyli jest wygrzewany w bardzo dużej temperaturze przez odpowiedni okres czasu, żeby zabić wszystkie bakterie, grzyby. Czekamy zatem na start drugiej części misji ExoMars, a naszym polskim firmom gratulujemy tego, że mogą wziąć udział w tak ważnych badaniach i mogą dać coś od siebie, dać naprawdę świetnie zaprojektowane urządzenia. Ja serdecznie z Wami się już żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję serdecznie wszystkim patronom, którzy wspierają nasz kanał. No i cóż, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!